No wiadomo, że misją szkoły, misją szkół jest przede wszystkim wychowywać. Wychowywać, jeszcze raz wychowywać. W drugiej kolejności no to jest przekazywać pewne treści przedmiotowe, edukacyjne. No w ostatnim czasie dużo niepokoju rodziców, którzy odebrałem kilka telefonów, budzi sytuacja w naszym mieście. Rodzice obawiają się, że po prostu tutaj pewne rzeczy wymykają się w niektórych naszych szkołach, że dzieci są agitowane, narażane na niebezpieczeństwo związane i z wirusem, że są indoktrynowane i niestety te zjawiska wychowawcze są firmowane przez no, nauczycieli, pedagogów no, z niektórych naszych szkół. Oczekuję zbadania tej sprawy przez zarząd i przez wydział i ustosunkowanie się do tej sytuacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Trochę nas chyba pan zaniepokoił tą drugą częścią wypowiedzi. Ja bym bardzo prosił, znaczy mam taką prośbę, panie radny, gdyby pan to mógł też w formie jakiejś interpelacji albo zapytania skierować do zarządu. No to jest świeża sprawa, dlatego wcześniej tego nie uczyniłem. Ostatnia taka sytuacja, która miała miejsce i gdzieś to się tam u nas też o wydział, o, no gdzieś wiedzieliśmy o tym, to był tęczowy piątek. Natomiast teraz w tych ostatnich dniach nie dostaliśmy takiej informacji. Też bym pana prosiła, jakby pan mógł trochę o przybliżenie tego, żeby no po prostu móc się tym zająć, jeżeli rzeczywiście taka sytuacja jest, bo wiemy, że no szkoła ma wychowywać i te idee, jakie są, to jest patriotyzm, wolontariat, pomoc drugiemu człowiekowi, natomiast takie sytuacje, jakich pan mówi, nie mogą mieć na pewno miejsca. Nie mogą mieć miejsca, więc zapewne to jest bardzo, bardzo poważna sprawa i rzeczywiście wymaga zajęcia się tym. Jak najbardziej. No, z przykrością muszę stwierdzić, że no, pan radny Sporoń, nauczyciel wieloletni, no, firmuje takie zajścia polityczne swoją osobą, gdzie no nauczyciel, edukator powinien być apolityczny. No i jest to tym bardziej przykre, jeżeli chodzi o szczegóły. No. Myślę, że uderzyłem w stół, nożyce się odezwią, ale liczę się z tym również, bo ponieważ polega to na prawdzie, co mówię. Dziękuję. Proszę Państwa, ja uważam, że są trzy pojęcia. Indoktrynacja, ideologia oraz krytyczne myślenie. I wystarczy. Młodzi ludzie wiedzą, co to jest krytyczne myślenie i trzeba uczyć krytycznego myślenia, a z indoktrynacją i ideologią sobie poradzą. Dziękuję bardzo.